Cześć, dzień dobry. Przed nami trzeci decydujący tydzień hiszpańskiej Vuelty. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Hiszpańska Vuelta jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie przełomu sierpnia i września. Czy spodziewaliśmy się takich rozstrzygnięć? Czy spodziewaliśmy się, że Ben O'Connor utrzyma koszulkę lidera jeszcze przez tydzień? Trochę tak, trochę nie. Czy spodziewaliśmy się, że Primoż Roglicz po wahaniach formy w pierwszym tygodniu uderzy tak mocno, a jednak nie odrobi wszystkich strat w klasyfikacji generalnej? Trochę tak, trochę nie. Tych trochę tak, trochę nie. Tych być może, tych ale jest bardzo wiele, bo ten wyścig nieustająco jest zaskakujący, jest nieprzewidywalny. Tak naprawdę po tym drugim tygodniu mamy jedną wielką gwiazdę. To Pablo Castrillo z ekipy Kern Pharma drugodywizyjnej jadącej z dziką kartą. Zawodnik, który wygrał w spektakularny sposób dwa etapy. To kolarz urodzony w 2001 roku, zatem wciąż młody jednak z jednej perspektywy. Z drugiej perspektywy, no cóż, mamy młodszych czasami kolarzy, którzy wbijają się na szczyty i osiągają wyniki w klasyfikacji generalnej wyścigów etapowych. Jednak styl, w jakim wygrał dwa etapy w tym drugim tygodniu, jest spektakularny. To dwa finisze na podjazdach. Pierwszy z nich na etapie 12 to nie był super trudny podjazd, jednakże fakt, że był w stanie dość śmiałym atakiem pokonać uznanych rywali z ucieczki Narvaeza, Vansevenanta, Pula Solera, Mauro Schmidta, Był już wtedy imponujący, natomiast wtedy cieszyliśmy się z faktu, że taki młody zawodnik pokonał wyjadaczy, odniósł swoje zwycięstwo etapowe w debiutanckim wielkim turze. To była rzecz. Natomiast to, co Pablo Castrillo zrobił na Quitu Negru, na tym wieńczącym drugi tydzień, hardkorowym, ciężkim podjeździe, czy porównywalnym ze słynnym Monstrum Angliru, pewnie nie, ale i tak końcówka tam jest super ciężka, a podjazd jest długi, akumulacja trudności w końcówce szczególnie wymagająca. No i tutaj Castrillo znów po ucieczce dnia, jednakże jeszcze bardziej jakościowej, w której byli Sivakov i Własow, których ograł w końcówce, sięgając naprawdę w głębin swoich zasobów. Ta końcówka super stroma, która rozrywała mięśnie kolarzy, zmuszając ich do wielkiego cierpienia, maksymalnego zaangażowania, i fakt, że Castrillo tam zaatakował u podnóża finałowej ścianki, a następnie, gdy Własow go doszedł, był w stanie mu poprawić, był w stanie bardzo dobrego Rosjanina, przypominam, jeżdżącego bez flagi ze względów oczywistych. Tutaj na marginesie w komentarzach na Facebooku wywołała się mała polemika, więc tutaj mała dygresja. Tak, tych krajów, które wykorzystują kolarstwo do tego, żeby jakby poprawiać swój wizerunek, taki jak Izrael, taki jak kraje arabskie, ze szczególnym uwzględnieniem Bahrajnu, gdzie inwestorem w drużynę jest książę, który po prostu strzelał do protestujących osobiście przez Kazachstan. Jakby kwestia sportwashingu w kolarstwie jest, którą zresztą poruszam dość regularnie, jest poważnym problemem. No natomiast ze względu na bliskość wojny w Ukrainie, rosyjskiej agresji, obecność Rosjan, szczególnie z naszej perspektywy, chociaż myślę, że z ogólnoludzkiej perspektywy, jest szczególnie dotkliwa. Ale mniejsza z tym, w związku z tym Własow jadący bez flagi został pokonany przez Pablo Castrillo. No i dwie takie imponujące wygrane etapowe budują wielkie nadzieje i wielką presję względem tego kolarza. Zobaczymy, czy przejdzie w związku z tym z ekipy Kern Pharma do jakiejś większej World Tourowej, czy będzie budowana jego kariera jako gwiazdy, jako lidera klasyfikacji generalnej, czy będzie raczej łowcą etapów, czy będzie specjalistą wyścigów tygodniowych, górzystych. Zobaczymy. On jest dość wysoki, dość jak na górala, jak na zawodnika tak dobrze radzącego sobie na takich ciężkich podjazdach, dość ciężki, teoretycznie waży powyżej 70 kg, ale był tutaj niezmiernie skuteczny. To tak na marginesie.
Bo no, to jest highlight, zdecydowanie. Drugim highlightem jest performance Primoża Roglicza na etapie 13 na Puerto de Ancares, gdzie no, zdemolował rywali i szczególnie zdemolował Benoa Conora, gdzie zniwelował dość mocno jego przewagę przy klasyfikacji. Po tym etapie zostało Conorowi zaledwie minuta 21. No i O'Connor tam cierpiał bardzo i po tym etapie, generalnie Roglic w tym drugim tygodniu, wydawałoby się, że po etapie do Granady prowadzącym przez Hazajanas Roglic no, może ma jakieś wahania formy, może nie da rady. Tymczasem Primož Roglic chyba zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami faktycznie tutaj buduje się podczas tej Vuelty. Nie jest tak, że jedzie bez typowego dla siebie pecha i bez typowych dla siebie jakichś błędów i wpadek, bo na jednym z etapów kończącym się zjazdem, tym gdzie kolarze mieli do pokonania ponad 3000 metrów przewyższenia, a i tak rywalizowali na mecie sprinterzy, Roglicz na ostatnich zjazdach miał defekt i musiał kończyć etap na rowerze. Daniego Martineza z kolei na tym etapie z Quitu Negru pokerowa zagrywka Roglicza ze zmianą roweru na taki w super górskiej konfiguracji na kołach z niskim stożkiem, zatem lżejszych na wyposażonym w gravelową grupę sprzętu z napędem, z jedną zębatką i z dużą kasetą, zaowocowały koniecznością pościgu na zderzaku samochodu teamowego i karą 20 sekund. W związku z tym co około 40, które miał na mecie nad O'Connorem, zrobiło się 20. Co więcej, ponieważ na metę dojechał razem z Enrikiem Masem, zaowocowało to tak naprawdę 20-sekundową stratą, czyli zmniejszeniem przewagi Enrika Masa. Enrika Masa, który również na Ancares nie spisał się jakoś szczególnie dobrze. Wygląda to więc tak, a jeszcze jedna uwaga a propos Roglicza. Roglicz też był bardzo aktywny na etapie 11, tym wygranym z ucieczki dnia przez Diego Danbara, gdzie z kolei Roglicz zaatakował dzięki pomocy kolegów z drużyny, tutaj no, super robota. Kilka razy wspomniałem Własowa, który był w ucieczce, ale też super robota przez większość wyścigu młodego Floriana Lipowica. Zobaczymy, jakie będą jego ambicje, jakby na to nie patrzeć. No, Red Bull jest drużyną co do zasady niemieckojęzyczną, w związku z tym myślę, że Lipowic będzie miał tam za chwilkę bardzo mocną pozycję. Lipowic póki co robi super robotę dla Roglicza na tym wyścigu i wyciągnął go swoją pracą na ostatniej premii górskiej, gdzie Roglicz zrobił przewagę znów nad O'Connorem i utrzymał ją na zjazdach, więc Roglicz systematycznie tę przewagę powiększa, natomiast tak naprawdę uderza w miejscach, gdzie może zdobyć największą przewagę, czyli na stosunkowo krótkich, maksymalnie kilkunastominutowych, bardzo stromych podjazdach. Tam O'Connor cierpi najbardziej, tam nie zawsze super skuteczny jest Mas. Z kolei Mas, widzimy to, jest lepiej radzi sobie na tych etapach, gdzie jest większa kumulacja dłuższych wysiłków, tak było na etapie Hazajanas, gdzie atakował w końcówce, gdzie zdobył nawet minutę przewagi, stracił ją między innymi przez problemy na zjeździe, przez ten cudem uratowany nieupadek. No i na etapie z Quitu Negru również, gdzie ta końcówka to było kilka powtarzanych wysiłków, etap był generalnie bardzo ciężki, w sumie skumulowanych wysiłków w końcówce było około 50 minut, więc to nie była kwestia tylko ataku kilkunastominutowego supermocnego. Na marginesie na Ancares Roglicz zanotował jeden ze swoich lepszych performance'ów na tego typu podjazdach w karierze. Z kolei na Quitu Negru ta pokerowa zagrywka ze sprzętem spowodowała, że był w stanie zdobywać przewagę, ale to Mas go ostatecznie utrzymał i to Mas był tą stroną dominującą, w związku z tym ewidentnie widać, że Mas ma jednak tę wytrzymałość zbudowaną nieco lepiej. Cóż jeszcze? No, mieliśmy Michaela Woodsa, który wygrywał na Ancares, ponieważ na Ancares no, Roglicz jechał z tyłu i ten super performance był z tyłu. Michael Woods, łowca takich etapów, doświadczony Kanadyjczyk, właśnie a propos sportwashingu, jeżdżący w drużynie Izraela, który no, robi złe rzeczy generalnie, używając
eufemizmu. I oczywiście tak, wiem, że sytuacja w Palestynie jest trudna, ale to nie usprawiedliwia tak czy inaczej Woods jeżdżący w drużynie sponsorowanej właśnie przez Izrael. No i mieliśmy ten etap 14, który był przedziwny, ponieważ tak jak wspomniałem, był to etap górski z dużą premią pierwszej kategorii, na której Wout van Aert ścigał się o punkty. Ekipa Visma Lab ścigała tam ucieczkę, aby właśnie van Aert mógł zdobyć punkty na premii górskiej. Natomiast gdy doszło do finiszu, przewagę mieli kolarze Alpecinu, którzy idealnie rozprowadzili Kaydena Groughsa. To jest ciekawa sytuacja, pokazuje w jakim miejscu jest współczesne kolarstwo, bo tak jak mówię, mieliśmy dużą premię górską, mieliśmy etap o przewyższeniu ponad 3000 metrów, a finisz sprinterski, oczywiście tam był zjazd do mety, takie sytuacje też zdarzały się w przeszłości, ale to pokazuje z jednej strony jakąś tam porażkę taktyczną ekipy Visma, z drugiej generalnie siłę współczesnych zawodników, jak dobrze potrafią sobie radzić z tak trudnymi etapami, a do tego należy dodać jeszcze tę nietypową sytuację, w której to Wout van Aert walczy o dwie klasyfikacje, to znaczy o klasyfikację punktową, klasyfikację najlepszego sprintera oraz klasyfikację górską. I tutaj, przepraszam, pamięć José Mari Jiméneza, wybitnego górala, który był ostatnim zawodnikiem, który czegoś takiego dokonał, głównie dzięki trzem wygranym etapom w 2001 roku. A przepraszam dlatego, że pomyliłem datę, a zawodnik już niestety nie żyje. Kilka lat po tym fakcie zmarł na serce w szpitalu psychiatrycznym. W każdym razie José Maria Jiménez był wybitnym góralem ery EPO, pamiętajmy o tym, który wygrał klasyfikację punktową z Erikiem Zabelem. Prawdopodobnie dzięki temu, że na koniec nie było etapu sprinterskiego w Madrycie, tylko czasówka. Tak czy inaczej, dzięki trzem wygranym etapowym i regularnym zdobywaniu punktów na metach etapów górskich, Jiménez był w stanie połączyć klasyfikację punktową, teoretycznie dla sprinterów, i klasyfikację górską. Tutaj mamy sytuację odwrotną, gdzie raczej sprinter, Wout van Aert, zbiera również punkty na premiach górskich i to generalnie jest ciekawe. Zobaczymy, czy starczy mu sił w ostatnim tygodniu. Ja myślę i stawiam, że van Aert wciąż poza odbudowywaniem pewności siebie na tej Vuelcie realnie trenuje pod Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata, które w tym roku w Zurichu będą na bardzo górzystej trasie, może nie takiej super górzystej, preferującej tylko górali, ale zawodnik, który no, tam wygra, będzie musiał sobie poradzić z kumulacją przewyższenia i z niełatwymi podjazdami. Zatem podsumowując, ten tydzień był specyficzny. Jakby jego kluczowym motywem było odrabianie strat przez Primoża Roglicza ze szczególnym pokazem mocy na Puerto de Ancares. Ben O'Connor robi co może, broniąc koszulki lidera, chociaż chyba mentalnie się już z tym pożegnał, bo mówi, że będzie próbował w niej jechać ile ma sił. Możliwe, że zakłada, że tych sił mu braknie. Cieszę się z dobrej postawy Enrika Masa, który już pod koniec pierwszej części wyścigu na Hazajanas pokazał, że jego forma rośnie i zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj zdobyć jakąś przewagę nad Rogliczem na tyle dużą, żeby do finałowej czasówki w Madrycie dojechać z przewagą umożliwiającą mu wygranie tego wyścigu. Pamiętajmy, że w grze są także inni zawodnicy, jak Richard Carapaz między innymi, który jedzie całkiem fajnie. Przechodząc już do tego, co nas czeka, muszę przeczytać tak naprawdę klasyfikację generalną. Po etapie na Quintu Negro mamy Bena O'Connora, minutę 3 sekundy Primoża Roglicza, 2.23 Enrika Masa, 2.44 Richarda Carapaza, potem jest Mikel Landa, który no, zaprzągł swoją drużynę do pracy na etapie z Quintu Negro, spróbował jednego ataku, ale nic z tego nie wyszło, 3.05. Później mamy pomocnika Floriana Lipowica, który świetnie pracuje dla Roglicza. Potem na siódmym miejscu David Goody, 4.39, Carlos Rodriguez, który znów zaczyna słabnąć w drugiej części wyścigu, 4.40, Matias Skielmose, co jest istotne, Lipowicz, Rodriguez i Skielmose są zawodnikami, którzy liczą się w klasyfikacji młodzieżowej. Matias Skielmose, który jedzie trochę nierówno, ale również całkiem fajnie, 4.51, straty do O'Connora. Paweł Siwakow, który awansował po tej ucieczce na Quintu Negro na 10. miejsce, 5.12, Adam
miejsc spadek 5,34. No i Sepp Kuss, który zaczyna prezentować się coraz lepiej, 7,08. W klasyfikacji punktowej Van Aert ma bardzo dużą przewagę nad Cadenem Grovesem. W klasyfikacji górskiej remisuje z J.M. Vinem. W klasyfikacji młodzieżowej, tak jak powiedziałem, Lipowicz, Rodriguez, Matias Skielmose. Tę trójkę dzieli zaledwie 18 sekund. W klasyfikacji drużynowej drużyna Emiratów ma bardzo dużą przewagę, między innymi dzięki ucieczkom Marka Solera. A co w tym tygodniu? Kiedy to nagrywam, już zaczął się albo za chwilkę zacznie się etap na Lagos da Covadonga. Kultowy podjazd, jeden z najbardziej rozpoznawalnych na hiszpańskiej Vuelcie. Miejsce triumfu etapowego Przemysława Niemca. Już 10 lat temu. Natomiast to nie wszystko. Ten tydzień zapowiada się bowiem całkiem interesująco. Ten etap z Lagos da Covadonga faktycznie, czyli wtorkowy, faktycznie może być jednym z kluczowych dla losów całego wyścigu. Zobaczymy tak naprawdę na nim, zobaczymy jak on zostanie rozegrany. Od tego troszkę zależy, myślę, wynik na mecie. No bo jeżeli tempo zostanie nadane, na wcześniejszym podjeździe, tam kilka lat temu, takiego długiego ataku spróbowali Roglic z Eganem Bernalem, ale to tak naprawdę Egan Bernal osłabł, a Roglic na tym wyszedł zwycięsko. Kojada Jumena to jest podjazd jeden wcześniej, dość daleko, bo aż szczyt jest jego 50 km przed metą, potem jest przejazd doliną, no i Lagos da Covadonga, ciężki podjazd. Te parametry podjazdów na Vuelcie, jak tutaj 12,5 km, niespełna 7%, to jest oczywiście nieprawda, te podjazdy są dużo cięższe, mają dużo bardziej strome sekcje, natomiast istotne jest to, że mają wypłaszczenia, tak, do Lagos da Covadonga też przed metą i taką ostatnią krótką ścianką, tak naprawdę jest kawałek zjazdu. Ten podjazd ma prawie 1000 metrów przewyższenia. Potem środa i czwartek to są etapy sprintersko-ucieczkowe. Tak naprawdę etap de Santander to jest ostatni, na którym będą się ścigać Van Aert z Grovesem, no bo któż by inny, nie sądzę, żeby tam Visma i Alpecin odpuściły ten etap. Więc to wygląda na etap sprinterski. Potem czwartek to jest etap ucieczkowy. Od znów ostatnie 50 km jest dość ciekawe, górzyste. Natomiast meta znów w takim górzystym terenie i po zjeździe. No i mamy wielki finał. Trzy ostatnie etapy, które zadecydują o losach klasyfikacji generalnej. W piątek meta na podjeździe Alto de Moncavillo. Bardzo ciężki, prawie 9 km, prawie 9%. Konkret, natomiast po takim etapie, etap dość długi, 170 km, natomiast wcześniej tylko jedna premia z długim dojazdem false flat i przejazd w takim pagórkowatym, dolinnym terenie do ostatniego podjazdu. No i etap królewski w sobotę, 172 km, meta na Picon Blanco, natomiast jest on najeżony podjazdami. Jest ich w sumie 8, także konkret. A Picon Blanco to 7 km, ponad 9% stromizny. 18% maksymalnej, a wcześniej jeszcze ciężki podjazd, jeden przed nim i znów taki przejazd kilkunastokilometrowy po terenie takim płasko-pagórkowatym. To myślę, że może być etap, który, jeśli sytuacja nie będzie bardzo ustabilizowana w generalce, a raczej nie będzie ze względu na kumulację trudności, ze względu na dystans, super trudny do kontroli, tam myślę, że będą się działy bardzo ciekawe rzeczy. Może przypominać na przykład ten etap, gdzie Rafał Majka wszedł na podium, a Tom Dumoulin stracił Vueltę na konto Fabio Aru. Zobaczymy, ale myślę, że to jest ten etap, który trzeba będzie oglądać naprawdę bardzo, bardzo uważnie. Tym bardziej, że na koniec czeka zawodników wcale nie krótka, 24,5 km płaska czasówka w Madrycie, gdzie ewidentnie zawodnicy tacy jak Roglic będą mieli przewagę po prostu.
Także moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że uda mi się posklejać ten komentarz w całość, bo miałem trzy przymusowe przerwy w trakcie, ale to nic. Mam nadzieję, że tak jak mówię, że to skleją. Zachęcam Was do zaglądania na mój profil facebookowy, gdzie codziennie wrzucam zapowiedzi i relacje z dni poprzednich, taką krótką syntezę tego, co się wydarzyło. Wiem, że podoba się to moim widzom, czytelnikom, zatem zamierzam to kontynuować. Zapraszam na platformy podcastowe Spotify, Apple i inne oraz na YouTube'a, gdzie bonusowo jest zawsze wklejonych parę zdjęć, profile etapów, zdjęcia oficjalne od ASO. Jeśli Wam się to wszystko podoba, to zachęcam do subskrypcji kanałów, gdyż zbliżamy się tutaj do 1000. Liczba marna, no ale jak na taką drobną działalność, to całkiem fajna. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.